Hola amigos! Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jedna z najstarszych komercji w Polsce, łowisko Pstrążna. Fajne łowisko, małe. Pokażemy wam później przebitki, jak to wygląda. Zobaczymy. Trochę ciasnawo, jak ciasnawo, na dwóch wędkarzy. Tak. Stanowisko trochę ciasne, jak na dwóch wędkarzy. Trochę się zaskoczyliśmy, bo nawet mieliśmy w planach łowić po trzy wędki, a tutaj powiem wam, że jest bieda po dwie wędki. No ale w każdym razie stanowisko fajnie przygotowane, to na pewno. Zaraz zobaczycie. Cóż, łowisko, jak mówiłem, dość stare, bo już pewnie ma, działa około 30 lat. Tak. Tam widziałem już taki stary, wyblaknięty dyplom na 20-lecie, także może być około 30 lat. Tak, to na pewno. Z tego, co ja się orientowałem, to ryby pod 29 kilo, chyba tak, taki rekord, coś takiego. Na pewno widziałem, jak przeglądałem Facebooka, że było kilka złowionych 28-27, także dużo, dużo ryb. Dużych, ale zobaczymy, no. Woda nas może zweryfikować. Cenowo stówka za dobę, także standardowa cena, niedaleko Raciborza łowisko, także tutaj na Śląsku, tak się staramy na razie obierzeć te okoliczne wody, ale no zobaczymy, czekamy na branie, jesteśmy rozłożeni, posprzątaliśmy bajzel i naprawdę wyrobiliśmy się dzisiaj szybko. Tak, bardzo szybko, bo no. Zajęło nam to, no nie wiem, 2-3 godzinki. Tak, także fajnie, no oprowadzimy was tu po stanowisku i zobaczcie. To wszystko po kolei. Tutaj stanowisko numer 7 jest pomiędzy takimi dwoma domkami. Tak to wygląda. Tutaj macie za plecami samochód, nasz namiot, Łukasz siedzi. Tutaj moje stanowisko. I spróbuję wam pokazać. Fajnie stanowiska są wyznaczone, bo po drugiej stronie są takie markery, które pokazują, dokąd możecie łowić. Także każdy wie, jaki ma obszar wody, jak, gdzie może wywozić, rzucać. Także to jest spoko. Tak to się prezentuje. Przechodzimy dalej. Nasz obóz. W końcu na rybkach. Tutaj stanowisko Łukasza. Przy trzcinkach, choinkach. I teraz branie na żywo i można żyć. Już można żyć. Dobra, jak już nagrywam wszystko, to wam pokażę, jaki dostałem prezent od Łukasza urodzinowy. Się pochwalę. No, tu już widać. Proszę bardzo. Poduszeczka z naszym logo. Tak trzeba żyć. Tak trzeba żyć. No to co? Czekamy na branie. Zdrówko. No, u mnie na start. Pierwsza wędka, śmierdząca mieszanka. Bolsena Orange. Taka nowość. Pelecik. No i w sumie kulki pokruszone, zalane Robin Redem, tak to wygląda. Na haczyku tonąca 24 podbita pop-upem na dirigu. Zobaczymy, co z tego będzie. Na lewej wędce Bolsena, rzuciłem ją pod marker prawie na sam koniec. A na prawej wędce Ananas Banan z dynamita i jest na środku. Standardowo tu mam takie ziarenka jedne. Tu mam słodki dip, tu mam sam gotowałem, bo tamte kupione te tak pięknie pachną, że nic nie dawałem, wywiezione, nowy nabytek, tak to wygląda i PV-ki wam pokażę. Tu mam śmierdzącą PV-kę, dopiero będę robił, ale jest tu Bolsena Squid. Jest tu Robin Red z dynamita i Bolsena Orange. Tak to wygląda. A tu mam same słodkie. To jest Tiger Icon, Infinity Peach i trochę tego z dynamita Ananas Banan. Kulek te w całości małe. I morwa śliwka również z dynamita. Także dzisiaj dynamit Massive
Czyli takie nasze klasyki. No, dopiero się rozkładamy. Tak to wygląda. U mnie na drugą wędkę taki miksik, ziarna, konopie, kukurydza, trochę orzecha, trochę peletu, trochę pokruszonych kulek. Tutaj do PV-ki też pelecik, pokruszone kulki, na haczyku truskawka, bergamotka z masywa, waftersik. No i co? Leci do wody zestawik. Jeszcze dopalona ta PV-ka truskaweczką, także. To jest godzina 17.15. Do 17.40 Sebastian ma branie. No, jak będzie do 17.40 branie, to ogień. Chwilę temu tu stałem i nagrywałem, a tutaj coś pykło. A to jest co? Bolsena. Klasyka. Klasyka. Zobaczymy, może coś jeszcze. Chciałbym nagrać takie branie na żywo. Słuchajcie, Bolsena to jest nadprzynęta. Jeszcze przed chwilą miałem taką rolę potężną. Prawie się wywaliłem. Szyja mnie boli, bo normalnie jakoś źle stanąłem. Telefon, iPhone poleciał w kosmos. Seba mówi, że jeszcze nie widział, żeby ktoś tak iPhone'em rzucił. Poleciał normalnie do gwiazd, ale niestety nie zaciąłem. No niestety, no good jest ryby. Nie zaciąłem. No zobaczymy, czekamy dalej. Taki raporcik szybki. Już jesteśmy przygotowani na nockę. Godzina 20. Seba przezbraja. Oczywiście jak zawsze. Łukasz miał branie na bolsenkę, także... Jest uśmiech z bolsenki. Wracamy. No, zobaczymy. Jednak to jest złota kulka. No nie ma co powiedzieć. Na każdym łowisku na razie dała nam branie w tym roku. Nie jest żadna reklama czy coś, po prostu suche fakty, jak to mówią. Proszę bardzo, bransoletka. Sobie nowy sposób. I tu jakby w środku był wafters, tak na tym. Ja tak, o, tak przysiadałem. Tak? No. Włożyłem tak do środka tutaj kulkę z tym. No, także tak to wygląda. Raport sprzed. Przed nocką pierwszą. Zostajemy do niedzieli, jest piątek, także mam nadzieję, że coś nagramy. 4:30, polewanie. Polewanie. Nie, no żartujemy. A, taki raporcik po prostu. Ładny. No, jakoś ma bliznę. No. Lin z blizną. O. Taki linek. Całą kulkę zeżach, także zapięty był tak, że nie było pata, żeby, no. Żeby puścił. 18. Przez kurczybyk. No, całą zajadł. No dobra, no zaczynamy od takiego linka, no ale... Lepszy to niż leszcz. No, no to na pewno, bardzo ładny. Bardzo ładny linek, no. Coś tu mamy. Sebastian walczy, ale ryba go na razie manewruje nim, że tak powiem. O, idzie, idzie. Dobra, łączymy się, jak coś będzie. Fajny, długi. No. Jest pierwsza sensowna rybka. Fajny. Jakby ktoś pytał na co. O. Jakby ktoś pytał na co, to wiadomo.
Bolcena Corkers. Nie ma co pytać. Proszę bardzo, taka rybka. Aha. Piękna. Dobra, no. Ło. Ile? Prawie 15. Tak się trochę... Minus worek? No. 15. Tak się trochę giba. 15. Wytarowana jest. Wytarowana już jest? No. Także piąteczka. No to kurwa, elegancko. No. To chyba mój największy pełnomysł. Tak? No. No proszę. Ten Seba miał budzik i prawie na dużą rybę. Zajebiście. Rybka. Do wody. Piękna piąteczka. Piękna piąteczka. Dobrze, zaczynamy ten dzień. Teraz ten karpik pełnouski wziął na coś takiego. Taka bransoletka. Wygląda teraz jak kwiatek. Dookoła tonące kulki, a w środku waftersik na dirigu. Tak to wygląda. Do tego ten squidowy miks z początku i no to była rybka. Także powtarzamy, wywożę pod sam brzeg i zobaczymy, co będzie. Jest! 15 minut po wywózce. Tanji squid u Łukasza i jest w ranie. Pod brzegiem. Czyli waftersiki pod brzegiem i nie ma się co czaić. Ale ewidentnie im pasuje squidowy, kurwa. Przepraszam. Za przekleństwa. Dobra. Włączymy się, jak Łukasz wyholuje rybkę. Popatrzcie jeszcze, jak ciągnie. No, mega ciężki hol. Rybka popłynęła. Najgrubniejszych, jakie miałem w ogóle. Patrzcie. Jest piękny amur. Takiego liścia. Ale mi liścia wypłaci. Kolego. Pod tego. No jest. Grubiutki. Petarda, piękna co? Rybka. Zaraz go zważymy, zobaczymy. No. Ile ma. Ale jest torpeda, no. Dobra. Ważymy. Nie ma 15. Nie, jest. 14, 14,5 będzie gdzieś. 14,5? No czekaj, daj jeszcze raz. No ja myślę, że tak się waha. Ja myślę, że tak do 14, 14,5. 14. Pięknie. Piąteczka. To jest squid. Super. Minut w wodzie. No, super. Mega to siadło. Chciałeś dużego amura i masz. Jest, to już jest opresja ściągnięta. Pięknie, kłoda. O, poszedł. Jest moc. Jest moc. Mamy w pół do czwartej. Trochę już wiemy mniej więcej o wodzie. Minęła doba łowienia. Także zmieniam miks. Rybki biorą ewidentnie na śmierdząco. Także tutaj mam pomieszane różne kulki. Pelety, trochę ziaren, które mi zostały. Zalane wszystko Robin Redem. Myślę, że taka mieszanka dość gruba. No jednak chciałbym złowić coś większego. Nie chcę, żeby weszła mi tam drobnica. A widziałem, że pod drugim brzegiem cały czas spławiają się rybki, także mam nadzieję, że to zrobi robotę. Jak tam wpłynie kilka takich amurów, jakiego miał Łukasz, to zniknie w momencie. Plus do tego tu mam miksik do PV-ki. Zaraz będę robił. Tutaj już są tylko pelety, pokruszone kulki, no i do tego taki stick mix i zalany delikatnie dipkiem, tak żeby tylko troszkę kleiło. Pokażę wam za chwilę, jak będą wyglądały gotowe zestawy.
A tak wygląda woda. Tak się prezentują gotowe PV-eczki. Fajne kiełbaski. Pójdą do wody z tym miksem. A na haczyku będzie głównie bolsena, jakieś waftersy i squidowe, może popapy. Coś takiego myślę, żeby zapodać i mam nadzieję, że to zda egzamin. No, dzień się pomału kończy. Mamy za 15 ósma. Także nic się nie działo przez dzień. Po tych dwóch rybkach kombinujemy, przerzucamy mniejsze kulki, pop-upy, większe kulki. Ogólnie woda wygląda fajnie. Łowisko jest długie, ale dość wąskie. Ale prezentuje się całkiem nieźle. Tutaj słoneczko pomału zachodzi. Siedzimy, czekamy, próbujemy. Taki raporcik. Zobaczymy. Czekamy, zobaczymy. Mamy godzinę 6:30, w nocy nic się nie działo, totalnie bez pika. Rybki nie chcą współpracować, no ale przynajmniej ubili nas piękny poranek. No i zobaczymy, jeszcze kilka godzin, może coś się uda. Proszę bardzo, jest rola. Akurat przewoziłem sobie. Akurat przewoził. Łódka ledwo wypłynęła, a rybka już poszła. Fajna rolka była. Taka idealna, takie jak chciałeś, branie. Już ci wrzucę łódeczką. Siedzi, tak tylko chciałem nagrać. Na potwierdzenie tego, że bolsena to także sumowa kulka. Kolejny sumik złowiony w ostatnim czasie. No. Jak nigdy nie złowiliśmy sumów, to trzymasz tak. Prawie że pod rząd. Dokładnie. No, no fajna chyba, ładna, no tylko to nie jest to co chcemy. Ale patrz jaki ma wzór. No. No nic, wypuszczamy i jeszcze czekamy, ale była rolka, coś się działo. Tak. Poszedł. Poszedł. To jest dopiero ryba bez emocji. Ale jest, była rola. Chciałem rolkę chociaż. Na drugiej. Co jest? Na dwie naraz? Siedzi. Tak się łowi, proszę siedzi państwa. Siedzi? Kurde, nie nagrałem jak jechało. Nie, no nie siedzi. Weszło w tamtą? Plastyka gatunku, trzymajcie z nami kciuki, żeby to nie był tylko sum. Ledwo odłożyłem kamerkę, bo chciałem wam nagrać branie. Zaniosłem ją mi branie. Tak to bywa. Ale płynie do mnie cały czas. Może amurowaty? Może, tak. Tak płynie, że nie zdążam zwinąć tej. Chyba jednak nie jest to coś dużego.
No zobaczymy. No, wędkę masz fajnie złożoną, także może się bawić. Oby to się okazało właśnie coś fajnego. O kurwa. Tu? Nie. Amurek. Amurek? Nie, to nie jest amurek. Karaś. No to przekrój gatunków niezły. Przekrój ryb niesamowity. Kolejny gatunek do atlasu. Taki karaś wypasiony. Ale aż tu taki czuć, że grubiutki. No, pojadł. Fajna rybka. No jak na karasia, to super. No. Tylko się tu przejechali po Big Mami. No, to jest na razie najmłodsze dziecko, które lubi się pojeść. No, dobra, idzie do wody. Nasza zasiadka dobiega końca. Niestety, kurde, mamy tylko no, po jednej takiej rybie, jaką chcieliśmy. Oprócz tego parę, dwa sumy, jakiś karaś. No, przekrój gatunków był duży, no. Ale niestety rybki nie były takie, jakie oczekiwaliśmy. I tak dobrze, że udało się coś połowić. No, różnie bywa, no. Różnie bywa. Wydaje nam się, że to pogoda odegrała tutaj największą rolę. Zobaczcie, jest lampa, tu jest płytko, prawdopodobnie ryba się grzeje jeszcze. Tak, no cały tydzień lało i było po 10 stopni, no a teraz na weekend przyszła zmiana pogody, jest 20 parę stopni, słońce i generalnie rybki poszły się wygrzewać, no i nie współpracowały. No niestety, takie jest wędkarstwo, no widzicie, no, wszystko było fajnie zaplanowane, a niestety, no ale jest fajnie, mamy tak. Płynne rybce. Mamy po 14, tak. Kolejne łowisko odhaczone. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pozdrawiamy też naszego nowego znajomego, którego poznaliśmy tutaj na łowisku. No. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, hej.